Zbytki Polski. Wiersz autorstwa Wacława Kutuskiego. Utwór ten stanowi wyraz propagowanego przez szlachtę stylu życia oraz przestrogę przed skutkami lekkomyślności i niedbalstwa. Punktem wyjścia wiersza jest postawione w początkowym wersie pytanie. O czymże Polska myśli i w dnie, i w nocy? Odpowiedzi autora w formie wyliczeń składają się na dalszą część wiersza. Według Wacława Potockiego głównym pragnieniem szlachty jest posiadanie ogromnego majątku, permanentne bogacenie się oraz życie ponad stan. W myśli zasady zastaw się, a postaw się. Polacy nie tylko pragną złota i kosztowności, ale chcą również, by ich bogactwo było widoczne dla innych. Życie na pokaz. Pragną odziać służbę w srebro, a komnaty przyozdobić brokatem oraz złotem. Kobiety marzą o drogich kamieniach i wykwintnej biżuterii. Szlachta, mająca upodobanie w wystawnym życiu, tęskni za obfitymi ucztami, kartami, liczną służbą i bezkrytycznie przyjmuje obce wzorce. Krytyczny w swojej wymowie obraz marzeń szlachty konfrontuje autor z tragiczną, realną sytuacją kraju. O tym szlachta, panowie, o tym myślą księża, choć co rok w granicach swych ojczyzna zwęża. Wacław Kutuski wytyka Polakom brak patriotyzmu i zaangażowania w sprawy własnego narodu. Podczas gdy jedni bogacą się, gromadzą zbędne do życia przedmioty luksusu, inni żyją w biedzie lub giną za ojczyznę. Choć na bork umierają żołnierze niepłatni. Prywata i bezmyślność cechująca szlachtę polską przyczyniają się bezpośrednio do osłabienia i tak już mocno zagrożonego politycznie państwa. Gdy z map Europy zniknie Rzeczpospolita, trawiona brakiem funduszy i sił potrzebnych do obrony przed agresorami, przypadną także majątki i w zapomnienie odejdzie świetność polskiej szlachty. Autor ostrzega Polaków, uświadamiając im, że brak dbałości o sprawy polityczne, ekonomiczne oraz infrastrukturalne Rzeczypospolitej prowadzi do upadku ojczyzny, a tym samym do nieszczęścia wszystkich jej mieszkańców.